Siemanko, siemanko, jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie dwa w jednym, bo obiecałem wam, że będę po pierwsze wyszukiwał najładniejsze skiny, które jeszcze nie weszły, a które wydaje mi się, że powinny wejść, a poza tym zrobimy sklep, czyli Rust Story i powiem, co warto kupić, co nie warto, bo jak były same odcinki z Rust Story, to było do dupy. Dlaczego? Dlatego, że były one krótkie, a niektóre byłyby takie, że o, nic się dzisiaj nie opłaca kupić, lipa, a poza tym zobaczycie zajebisty kontrast, to jest mega ważne. Między tymi skinami, które wam pokażę, które tam wynalazłem w warsztacie, które są i które można sobie polubić i może one wyjdą, to zobaczycie kontrast tego, co wchodzi. I na samym końcu filmu, jak obejrzycie ten początek, a potem przejdziemy do sklepu, to powiecie, o kur, ale gówno. Tak będzie, obiecuję wam. A swoją drogą, zostaw łapkę, subskrypcję, dzwoneczkę, jak jesteś pierwszy raz na kanale, jak nie wiesz, co inwestować ze sklepu na skinach, to może zaraz się dowiesz i nie wiem, co ci mogę jeszcze powiedzieć, ale jak nie zostawisz łapki, to znaczy, że na najbliższym fejmie będziesz kibicował Mikserowi, a nie Popo. Dobra, jedziemy ze skinami. Pierwszy skin, jaki znalazłem i wybrałem, on nie jest jakiś super zajebisty, ale ogólnie jest jednym z fajniejszych do MP5, co od razu widać tak o. I mniej więcej wygląda tak. Wydaje mi się, że ten skin jest ładny. Nie wiem dlaczego, mi się tak wydaje, po prostu do MP5 jakoś super dużo fajnych skinów nie ma. Wydaje mi się, że ten skinik jest całkiem spoko. W sensie to nie jest jeden z tych skinów, który, nie wiem, urywa dupę, ale to jest jeden z tych skinów, który mógłby wejść, bo do MP5 wyszło 80% gorszych skinów od tego, mi się wydaje, więc ten jest całkiem spoks, ale nie będziemy się zajmować tym skinkiem, przejdźmy sobie do następnego, bo znalazłem fajnego kałaszka. Kałaszek się nazywa Quarantine i naprawdę ten jest spoko. Jakby takie skinki do kałaszka wchodziły, to wydaje mi się, że te kałaszki w końcu by miały jakąś fajną cenę, a nie, że jest w sklepie kałach za 10 zł rastowym, a potem okazuje się, że ten kałach po 2 tygodniach kosztuje 5 zł. Ten jest całkiem spoko. Ogólnie są dwa rodzaje skinów. Jeden rodzaj skinów to jest po prostu taki, że ludzie nakładają teksturę i on wygląda jak normalny kałach, tylko z nałożonym jakimś kolorem, a są inne skiny, gdzie dodatkowo trzeba coś pomodelować i zrobić jakieś takie wypukłe rzeczy jak tutaj. I te skinki zwykle są lepsze. Ten wygląda naprawdę z przekozacki. Jeszcze jest jedna wersja tego skina, ale jest brzydsza, więc go nie znalazłem. Ten jest spoko, ktoś miał pomysł, jak to robił. Bardzo, bardzo ładny. Naprawdę. Tak mi się wydaje. Dobra, ale lecimy dalej, żeby ten odcinek nie potrwał milion godzin. I tu znalazłem kamień. Kamień w porównaniu do tych, które mamy na rynku, jest gigasztosem. Jest naprawdę potężny. No, oczywiście w ogóle kamień jest o tyle fajny, że nie dosyć, że ma ten znaczek tak jakby pentagramu, czy zwał jak zwał, to dodatkowo nie dosyć, że jest ładnie zrobiony, to tutaj mamy jeszcze takiego, nie można powiedzieć, easter egga. Tutaj jest jakaś łapa albo morda jeszcze czegoś zamknięta. Ogólnie nie wiem, czemu nie wchodzą takie fajne skinki jak ten. On jeszcze świeci w nocy. Nie wiem, czemu takie skinki nie wchodzą, tylko wchodzą dużo, dużo gorsze gówna. Mówię wam, na samym końcu zobaczycie kontrast między tymi skinami, co wybrałem. A to nie jest wszystko, bo to, co ja wybrałem, to jest powiedzmy tam, nie wiem, 60 stron warsztatu, a tych stron jest ponad 1000 i tych skinów jest od cholery dobry. Następnym skinikiem, który mi się podoba i też wydaje mi się, że jest najładniejszym ze wszystkich skinów, jakie w ogóle wyszły do rakietnicy. To jest dynamit, czy dynamite, jak kto woli, TNT. I ta rakietnica, oj, oddaję, ona bardzo jest fajna. Do rajdowania takim TNT-kiem, Przesztos. Wydaje mi się, że najładniejszy skin do rakietnicy to by był. Ogólnie niektóre, zobaczcie. Ten skin ma, nie wiem, 4 osoby dały nagrodę temu skinowi, to jak ja wrzuciłem ten swój skin, który, nie wiem, powiedzmy, jest lepszy od niektórych skinów, które wchodzą do sklepu, ale w porównaniu do ludzi, którzy robią naprawdę dojebane te skiny, to jest gównem, to mam tych nagród tutaj najebanych i dostałem ich chyba 100, więc nie wiem, jak ludzie to oceniają. Ja wiem, że w moim przypadku to widzowie dużo pomogli, tych nagród po prostu dali od cholery, ale ludzie robią przekozackie skiniki. Dużo skinów jest takich, które na przykład pokazuje dzisiaj od jednej osoby na przykład ten launcher, a okaże się, że jeszcze na przykład pokaże dwa inne skiny od tej samej osoby, która zrobiła, tylko do czego innego. To jest to, o czym mówiłem ostatnio na live'ie. Jeden z najładniejszych boksów. Są dwa takie boksy. Ogólnie ten jest do explosivesów i tu jest C4 i rakieta. On świeci. Bardzo ładnie w nocy by wyglądał w bazie.
Ogólnie lubię świecące skiny w bazie. Mam na myśli jakieś garażówki, drzwi, czynki, bo jak nie macie jakimś przypadkiem przy sobie latarki w broni albo nie macie pochodni, to i tak jesteście w stanie się po bazie poruszać, bo wiecie, gdzie trzeba iść i co otwierać. Tak samo podczas rajdu to trochę ułatwia rajdowanie też, jak macie takie drzwi komuś. Ułatwia rajdowanie, ale z drugiej strony mega zajebiście to wygląda. Do eksplozywców jest prosta skrzynka. Jak ona wyjdzie, ogólnie to na tej skrzynce będzie można zarobić w chuj pieniędzy, tylko na pierwszej, która wyjdzie. To jest analogicznie do tych skrzynek neonowych, które teraz wychodzą, że na pierwszej, drugiej można było zajebiście zarobić, a te następne też kosztują po tyle mniej więcej, za ile można było kupić je w sklepie. I z tymi skinami ogólnie większością tych skinów, bo myślę, że na tym kamieniu też mega dużo można by było zarobić, to ogólnie większość tych skinków jest o tyle fajna, że można by było dobrą kaskę na niej zrobić. A swoją drogą podlinkuję wam wszystkie skiny, które dzisiaj pokażę, jeszcze w opisie, więc będziecie sobie mogli bezpośrednio ze Steama wejść i zagłosować, czy wam się podoba, czy nie. I to jest druga skrzynka, o której mówiłem, więc się nie będę rozwodził. Na broni, tu jest kałaszyk i rewo i też jest zajebiście wygląda w nocy. Z przekoksem. Jedna w połączeniu z drugą w bazie by wyglądały turbo dobrze. No i dobra, dalej mamy dwie wersje Dragon Face Maski. O tym też w sumie rozmawiałem na live'ie i to też jest bardzo, bardzo, bardzo profitowy skin, bo jeżeli wejdzie ta maska i jeżeli wejdzie ta klata, bo tutaj mamy tak jakby wersję, ona ma dwie wersje, zaraz wam pokażę drugą, to powiem tak, to hoodie i te pancy już weszły i one są do kupienia. One są po około 5 zł, czy tam 5 z groszem. Jeżeli wejdzie reszta tego setu, a już się trochę na niego czeka, to hoodie i pancy, jeżeli kupicie sobie teraz na przykład na rynku, to jest takie chybiu trafił. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Bo jak wyjdzie, to hoodie i pancy skoczą do 15 zł. Czyli przebitka kurwa na skinie jest razy 3, więc jak kupicie po piątaku, to sprzedacie po 15, więc tu będzie na tym giga zarobek. No tylko pytanie jest, czy ryzykować, czy nie z zakupem, bo nie wiadomo, czy to w ogóle wejdzie, czy nie wejdzie. A druga wersja to jest ta, i to jest tak jakby druga wersja tego dragona. Wydaje mi się, że ta jest trochę ładniejsza. Ta maska jest w ogóle przesztosem. To nawet chyba wrzucałem na Discordzie, polecam ogólnie dołączyć do Discorda, bo tam takie newsy różne wchodzą. Łuk, który ten gościu ma, to jest Dragon Ball, z tego co kojarzę, i ten łuk już wszedł. Ale secik jest kozacki. I fajne jest to, że w tych takich setach, które wychodzą na przykład czarno-srebrnych, czy czarno-czerwonych, czy czarno-białych z dodatkami tam jakimiś, takimi delikatnymi, tych innych kolorów poza czarnym, to tyle fajnie, że pasują do bardzo dużej ilości setów hoodie i pantsów. Tak na przykład jak do Lutera pasują do Blackouta i tak samo białe sety pasują do tych białych hoodie i panców, więc one za każdym razem rosną w cenie, nawet jak są z innego setu, co też jest przekozackie, bo Luther niedawno kosztował, hoodie i pancy kosztowały chyba po 2-3 zł, teraz kosztują po 15. Więc nawet nie trzeba mieć całego setu, żeby sobie potem ładnie to skomponować. Kolejnym skinikiem, jaki znalazłem, jest kałaszek. I ten kałaszek jest cały z drewna. I to jest zajebiste w nim. Strzelacie z drewnianego kałacha. Więc ktoś, kto to zrobił, on wygląda jakby, nie wiem, ktoś sobie siedział i dłubał sobie w drewnie. I ktoś, kto to wymyślił, ogólnie zrobił zajebistą robotę, bo bardzo ładnie to wygląda. Tak jakbyście z drewnianą bronią chodzili. De facto z patykiem na ludzi. Więc pomysł na skinka też spoko. Tutaj jakieś screeniki porobione takie na drewnianku. I wygląda bardzo ładnie. Tylko też część tych screenów, jak ktoś robi, to taką ma dosyć słabą grafikę. To mi się nie podoba. W sensie kałaszek jest rozmyty, a ostrość gdzieś tutaj złapana. Słabo. Dobra, lecimy z następnym skinem. Następny skinik jest do dzięcioła i dawno do dzięcioła ładny skin nie wyszedł. I wydaje mi się, że ten skin do dzięcioła jest przekozacki. Szczególnie, że to jest tak jakby tutaj, tak jakby była dziura, albo to by było ze szkła zrobione. I tutaj widać sprężynę. Czegoś takiego jeszcze, z tego co pamiętam, nie było. O, jak sprężynkę na przykład, nie wiem, ładowuje czy coś, to ta sprężyna się tak jakby cofała, bo ona tutaj jej nie ma. Wydaje mi się, że zajebisty ogólnie pomysł na skina. Bo jest część ruchoma, która tak jakby polepsza wygląd tego skina. Poza tym jest czarno-złoty i wygląda według mnie przekozacko. Jest mega fajny. Problem tylko na jasnym będzie, żeby gdzieś tą muszkę tutaj w strzelaniu.
Bo jak jest ciemno, to jest spoko, ale jak będzie jasno, a będziecie patrzyli w stronę słońca, to możecie mieć trochę mały przypał. To jest jedyne, co bym tu zmienił. Obym dał, nie wiem, innego koloru, albo czarne byłoby ładniejsze. Dobra, następny skin. Następny to jest w sumie cały set, którego nie dodali, a też jest bardzo ładny i komponuje się też... Dlaczego go w ogóle wybrałem? Dlatego, że komponuje się ze wszystkimi czarnymi setami. W sensie hoodie i pantsami, więc to też byłby set, na który można było zarobić kupę pieniędzy, jakby weszło. Bo te wszystkie sety czarno jakieś albo biało jakieś z takimi dodatkami zawsze rosną z ceną razy dwa praktycznie. Ludzie to kupują jak głupi. Tu chyba w ogóle chłop ma na sobie właśnie looter seta, czyli po prostu czarne pantsy i czarny hoodie. Także może wyglądać dobrze, może wyglądać dobrze. I następnie tu się nie będę rozwodził, kałaszek mniej więcej do tego zestawu. Też jest bardzo ładny i bardzo przypomina Posejdona, bo jest czarno-złoty. Posejdonik mniej więcej jest czarno-złoty, więc bardzo podobny, tylko tyle, że są inne te inne znaczki. No i tutaj też jest rozmyte, więc też mi się tak średnio podoba. To tutaj trochę wygląda jak gówno, mam nadzieję, że to... Ale gościu ma grafikę jak gówno, więc wydaje mi się... Ten skinnik normalnie by wyglądał lepiej. Wygląda trochę lepiej. No, tu wygląda już ładnie. Tylko tu chyba coś poszło nie tak. Ale ogólnie ładny skin. No i dobra. Następnie mamy, wybrałem analogicznie to skina, który nazywa się... Chyba czekajcie, jak on się nazywa. Nie No Mercy, No Mercy albo Glory. Zawsze mi się pieprzą te dwa skiny. Więc Immortal Face Mask i Immortal Klata. I też zajebiście pasowałby do biało-czarnego jakiegoś setu Glory czy No Mercy. Nie pamiętam, który to jest. Zawsze mi się pieprzą, bo one są jeden i drugi jest biało-czarny. Całkiem spoko. Trochę ta maska wygląda jak miała trochę w głowie nie tak, bo te zęby są takie jakieś... Wiecie? Ale cały secik jest bardzo ładny. Ładnie jest zrobiony. No i dobra. I przechodzimy teraz do ostatniego seta. Z tego co kojarzę, to Dreadlord, ta kosa weszła już bardzo dawno temu, ale ten set nie wszedł. Mimo, że jest całkiem spoko. Tutaj nie będę się rozwodził, bo on dupy nie urywa, jest po prostu ładny. I tyle. A teraz uwaga, teraz końcówka. Co się dzisiaj opłaca kupić ze sklepu? Jak wygląda sklep w tym tygodniu? Teraz zobaczycie pomiędzy tymi wszystkimi skinami, które wam pokazałem. Zobaczycie kontrast tego gówna, które wchodzi do sklepu. Bo mnie zajęło 15 minut czy 20, powiedzmy, żeby wyszukać z tych stron fajne skiny. A uwaga, Rust akceptuje coś takiego. Mamy kontrast, dzień dobry. Oto jest Pixelsar, proszę państwa. Który wygląda tak. Jest przepiękny. Żartowałem. Oto mamy dywan, który wygląda tak. A oto z niego screeny. Nie mogę patrzeć, kurwa, na te skiny, naprawdę. Tutaj akurat Bombing Shell spoko, bo wszedł do setu, który już wyszedł. To już było, tylko na drzwiach. To jest dalsza część komiksowego, więc tu się nie będę przypieprzał, bo ten bug jest ładny. W sensie, mnie się bardzo podoba ta komiksowa biała seria z czarnymi dodatkami. To jest akurat całkiem spoko. No i gówno kusza. Szczerze, widziałem dzisiaj kusz, nie wiem, z 10 lepszych od tego. Nie wiem, kto akceptuje te skiny, ale nie ma polotu ani fantazji, ale dzięki temu, na przykład jak jest jeden fajny skin albo dwa skiny w sklepie na przestrzeni miesiąca, to można na nie zarobić kaskę, więc to też jest jakiś plus. Więc na czym będzie opłacało się zarobić w tym tygodniu? Już wam mówię. Otóż wydaje mi się, że ze względu na to, że ten bug komiksowy kosztuje 7,49, ogólnie inaczej. Zaczniemy od tego, że w tym tygodniu, jeżeli chcecie zarobić tak na 80% albo na 100%, jak to w niektórych tygodniach bywa, to dzisiaj nie wyszło nic. Jeżeli chcecie zaryzykować, to wydaje mi się, że ten bug będzie kosztował około 10 zł, nie więcej. Więc jak chcecie zarobić, to zarobicie, nie wiem, po 2 zł na sztuce. Raczej nie spadnie z ceną w dół, chyba że jakiś debil kupi ich 1000, więc ewentualnie będziecie na równo. To jest akurat taki dosyć bezpieczny strzał. Jeżeli chodzi o garaż Dorsy, to drzwi, które kosztowały, były chyba 2 czy 3 zł taniej, kosztują teraz po 13 zł. Myślę, że na tym strat nie będziecie, najwyżej wyjdziecie na równo, a reszta jest gównem.
Jeżeli chodzi o neonowego boksa, to niestety, ale neonowy boks już jest chyba 10 z kolei, dodają je kolejny i kolejny i kolejny, tylko trochę inaczej wyglądający z napisem, więc już się ich nie opłaca kupować. Opłacało się kupić pierwszy, drugi, trzeci, inaczej. Na pierwszym był super zarobek, na drugim był super zarobek, na trzecim i czwartym był zarobek, ale słaby, bo około chyba tam 3 czy 4 złote na sztuce, czy 5. A reszta to już jest po tyle praktycznie, ile były w sklepie. W sensie one są niby na rynku po złotówkę droższe, ale jak je sprzedajecie, to i tak prowizja to 10% wam to zżera, więc wychodzicie na równo. Także tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Trochę inny niż zwykle, nie było z gameplayu, było ze sklepu. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę. Przypominam, że jak napiszecie Freta, to ze wszystkim w komentarzu to i dacie łapkę, to ze wszystkim, co ma związek z Rastem, rozdaję skina z aktualnego sklepu. Prawdopodobnie kupię dla was na przykład buggy albo garażówki, żeby rozdać pod tym odcinkiem. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Jak nie zostawiasz łapki, to kibicujesz mikserowi na Fame MMA. Trzymajcie się. Cześć.